Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z projektem, który również jest projektem nowym na moim kanale. Ostatnio się pojawia troszeczkę takich właśnie różnych serii, które są jakby początkiem właśnie serii. I między innymi teraz mamy do czynienia z początkiem serii. Nie wiedziałam, jak nazwać tę serię, ponieważ jest mnóstwo już serii typu buble, typu produkty, których więcej nie kupię. I tak dalej, można by mnożyć te wszystkie nazwy, które występują już właśnie na YouTubie. Oczywiście tutaj absolutnie nie chodzi o to, żeby być na siłę jakimś oryginalnym, natomiast też po prostu chodzi o to, żeby być charakterystycznym. I dlatego dzisiaj chciałabym Wam szybciutko przedstawić w ramach realizowania mojego celu nagrywania krótkich filmów, chciałabym Wam przedstawić kilka produktów, które właśnie w ostatnim czasie, nie będę tutaj określała czasu, okresu, bo to jest zbieranina, tak naprawdę ja nie mam jakoś mega często do czynienia z produktami, z których jestem niezadowolona, ale chciałabym mimo wszystko co jakiś czas, po prostu jak mi się takie produkty uzbierają, chciałabym Wam je pokazywać, żebyście Wy dzięki tego typu właśnie filmom mogli uniknąć uniknąć sytuacji, kiedy kupicie produkty, na które po prostu wydalibyście pieniądze, a te pieniądze poszłyby na marne. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie to były produkty do kitu, to zapraszam Was serdecznie do dalszego oglądania. Na pierwszy strzał idą dwa produkty, które totalnie po prostu mnie tak zawiodły, że masakra. I jest to zestaw, jest to szampon i odżywka. Tak, ja wiem, powiecie mi, no skoro to było takie złe, to czemu to zużyłaś? Słuchajcie, naprawdę po prostu było mi szkoda, zwłaszcza, że te szampony z tej serii, one no nie były najtańsze. To była seria Sias Supreme Selection i one, wiem, że wtedy jeden z nich kosztował chyba dwie dyszki, więc no nie oszukujmy się, że za taki zestaw to jest dużo. I tak, ktoś może mi teraz zarzucić, że bez sensu, że skoro tak, że widocznie nie były takie złe i w ogóle, bo przecież byś ich nie używała. Słuchajcie, były złe i świadczy o tym najlepiej to, że po prostu już nawet nie zużyłam do końca odżywki. Szampon po prostu szybciej mi zszedł ze względu na to, że ja po prostu mam dużo włosów, ja włosy myję dwa razy w tygodniu i po prostu jakoś ten szampon, powiedzmy, jest w większych ilościach przeze mnie użytkowany, więc tak naprawdę tego bólu z używania go nie było aż tak dużo. Natomiast 250 ml myślę, że zużyłam gdzieś w dwa tygodnie. No przesadzam, w 3. Tak, myślę, że ten produkt starczył mi na 6 myć, bo właśnie trzeba było strasznie dużo dać ze względu na to, że on się po prostu w ogóle nie chciał pienić. To jest raz, dwa. Ja naprawdę wiem, jak myć włosy, ja naprawdę wiem, ile tego nakładać i nigdy wcześniej z żadnym innym produktem niż z tym nie miałam takiego problemu niż z tą serią. I powiem Wam, że ten szampon mi tak obciążył włosy, ja miałam tak swędzącą skórę głowy przez to, jakbym miała jakąś skorupę. Naprawdę tragedia. W życiu się nie spotkałam z takim produktem i mam nadzieję, że nigdy więcej się z takim produktem nie spotkam, więc zdecydowanie Wam odradzam zarówno szampon, jak i odżywkę. Oczywiście. Kolejny produkt jest to, w sumie ciężko mi powiedzieć, ale piszę na nim, że to jest odświeżający tonik. Natomiast ja go nie używałam jako toniku, tylko ja bardziej go potraktowałam jako taki ala płyn micelarny i on kompletnie, nie wiem, tak naprawdę, bo tutaj pisze tak, że działanie produktu jest takie, uwaga, uwaga, że dokładnie ma usuwać pozostałości makijażu, delikatnie ma oczyszczać skórę bez wysuszenia, zmiękczyć i odświeżać skórę. Więc dla mnie dokładnie te same funkcje jak płyn micelarny, czyli ma oczyszczać skórę, zmywać makijaż, pozostałości makijażu itd., itd. Też również powiecie, czemu go zużyłam. Zużyłam go, bo też mi było szkoda, natomiast naprawdę trzeba było go nałożyć mega dużo, trzeba było zużyć mega dużo płatków kosmetycznych, żeby w ogóle tą twarz doczyścić. Ja mam fobię na punkcie czystości twarzy, kiedy idę spać, ogólnie kiedy zmywam makijaż, niekoniecznie kiedy idę spać, bo czasami zmywam makijaż po prostu przychodząc z pracy, wiedząc, że nic więcej nie będę miała do zrobienia. Ale kiedy zmywam twarz, chcę mieć pewność, że ta twarz zostaje mega czysta. I ten produkt kosztował około 10 zł, miał 200 ml. Ja go kupiłam chyba w Lidlu i powiem Wam szczerze, że kompletnie on moim zdaniem po prostu nie spełnia swojej funkcji. Być może dlatego, że ja używam podkładu, który jest wodoodporny i być może akurat ten produkt się do takich podkładów nie nadaje, ale mimo wszystko używam produkty zazwyczaj, które są o wiele tańsze, są to produkty z Biedronki, które w cenie tego jednego mogłabym kupić dwa i sprawdzają się one genialnie, pomimo tego, że też nie ma w nich bodajże wzmianki, muszę to sprawdzić, o tym, że są do produktów wodoodpornych. Więc niestety, ale dla mnie ten produkt jest totalnie na nie
i ja go nie polecam. Jest po prostu beznadziejny i nie spełnia totalnie swojej funkcji. Następny produkt jest to produkt do twarzy. I jest to podkład. Kupiłam ten podkład na stronie kosmetyki z Ameryki wraz z tym, kiedy szumnie usłyszałam na YouTubie o korektorze właśnie z Maybelline. Anti-aging bodajże, coś tam. I wtedy właśnie pamiętam, że na stronie kosmetyki z Ameryki sobie weszłam i chciałam zrobić też, wiadomo, nie tylko jeden korektor kupić, tylko chciałam zrobić takie większe zamówienie. I wówczas właśnie wpadł mi w oko ten mousse, powiedzmy sobie, do twarzy z Maybelline. Również z tej serii Instant Eye Anti-Age Effect. I on jest niby taki ala liftingujący. Powiem Wam tak, on jest w formie takiej pianki. Śmierdzi, słuchajcie, niemiłosiernie. Ja nienawidzę takich zapachów, mi się takie zapachy kojarzą po prostu z samoopalaczem, którego zapach się trzyma po prostu mega na skórze i który po prostu jest odpychający, obrzydliwy, dla mnie jest do kitu. Nie pamiętam już ceny dokładnie tego produktu, ale na pewno nie była ona jakaś wygórowana. Po prostu kupiłam go, żeby go przetestować. Owszem, jest on w formie pianki, ale ma on obrzydliwie pomarańczowy kolor. Do tego moje odczucie jest takie, że on robi plamy, że on w ogóle nie kryje i nie ma w nim żadnej dobrej rzeczy. Oprócz tego, że ma fikuśne tutaj, fikuśnie zawinięty ten, takie rureczki, przez które przepływa podkład i po prostu, że wygląda to ciekawie, to oprócz tego nie. Nic absolutnie nie przemawia na jego korzyść, także jesteś stracony. Kolejny produkt do twarzy jest to róż z Bourjois. Ja wiem, zabijecie mnie. Znaczy, przepraszam, róż Illuminating Touch, to jest chyba rozświetlacz. Touch Illuminating Touch Rose Essential i to jest bodajże chyba rozświetlacz. Ja wiem, że jest dużo osób w świecie naszego YouTube'a, które się zachwycają produktami do twarzy z Bourjois. Ja nie miałam do czynienia tak naprawdę ze zbyt wieloma produktami z Bourjois, po prostu jakoś tak nie było okazji. Miałam do czynienia z podkładami z Bourjois, z różnego jakby typu podkładów, nazw i byłam bardzo zadowolona, ale jeżeli chodzi o jakieś pudry czy właśnie róże, to nie miałam do czynienia i to jest taki pierwszy produkt w sumie, z którym miałam do czynienia. I powiem Wam, że ten, ja nie wiem, on w ogóle ani on się nie nabiera na pędzel, ani się nie nabiera na palec, ani nic nie robi na twarzy, także on, nie wiem, po prostu nie działa, kompletnie nie działa, po prostu nic się z nim nie da zrobić. On sobie jest w opakowaniu i nabieramy go i szorujemy i dość, że nie mamy nic na palcu, to jeszcze nie mamy nic na dłoni, a o twarzy to już w ogóle nie wspomnę. Więc dajcie mi znać, czy miałyście do czynienia z tymi rozświetlaczami z Bourjois, bo może ja trafiłam na jakiś, nie wiem, zepsuty, felerny produkt. Po prostu nie mam pojęcia, ale byłam w szoku, ponieważ właśnie tak jak wspomniałam wcześniej, dotychczas miałam przed tym produktem z firmą Bourjois dobre, że tak powiem, relacje, dobre wspomnienia i tak dalej, a ten produkt kompletnie okazał się klapą, więc nigdy więcej go nie kupię i nie polecam. No i ostatni już produkt, obiecywałam, że będzie krótko, więc będzie krótko. Ostatnim produktem są rzęsy i są to rzęsy z Ardell. Ja przepraszam Was, że one tutaj tak fruwają, ale po prostu, no one właśnie, to między innymi jest powód tego, dlaczego ja jestem na nie. To jest seria Ardell Accent i to są model 305 Black i to są połówki, słuchajcie, i te połówki, one są na takim strasznie sztywnym pasku i ten sztywny pasek powoduje, że te rzęsy w ogóle w żaden sposób nie chcą się trzymać naszej linii rzęs. Odklejają się, nie chcą się przymocować, jak już się przymocują, to po jakimś czasie się odklejają i pomimo tego, że kleję dokładnie na takim samym kleju jak wszystkie inne moje rzęsy, a wszystkie posiadam z Ardell, tylko że po prostu z serii Natural, a nie Accent. I ja nie wiem, to jest dla mnie totalna klapa i to jest jedyny model rzęs z Ardell, które ja posiadam, które są naprawdę takie, że muszę po prostu je odradzić i powiedzieć, że nigdy więcej ich nie kupię, bo po prostu one się nie nadają do niczego, one mają strasznie plastikowe wykończenie i mi się takie wykończenie nie podoba. Natomiast jeszcze istotna rzecz jest taka, że
one jak na połówki, powiem Wam, to wygląda przekomicznie, dlatego że nie wiem, czy to jest właśnie kwestia tego, że one są takimi plastikami, ale nasze naturalne rzęsy są cieńsze, są takie rzadsze i te jak przykleimy sobie tak jak po prostu połówki, to mamy tak, swoje i nagle taki puu uskok i nagle taka połówka. Więc po prostu no masakra. Nie da się z tym pracować, nie da się tego nosić, dlatego nigdy więcej tego nie kupię. I Wam też odradzam. Kochani, to by było na tyle moich produktów. Mam nadzieję, że taka krótka recenzja na nie okaże się również przydatna dla Was, żebyście mogli uniknąć właśnie wydania niepotrzebnie pieniędzy na produkty, które nie są warte zakupu. Koniecznie dajcie mi znać, czy miałyście do czynienia z jakimiś produktami. Jeżeli tak, to dajcie znać, czy ten wydźwięk po użyciu tych kosmetyków był pozytywny czy negatywny. Bo oczywiście nie każdy z Was musi mieć takie doświadczenia negatywne z tymi produktami jak ja. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam Was serdecznie do komentowania. Ja postaram się jak zawsze być z Wami w kontakcie, odpisywać na każdy komentarz. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego odcinka. Jeszcze zapomniałam o tym, że jeżeli Wam się ten film podobał, to kciuki w górę, bo to jest pierwszy odcinek i jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to kciuki w górę będą właśnie motywacją. Dobra, teraz już się żegnam. Pa, buziaki!